i przede wszystkim dobra gra zespołu, bo widać było, że ten zespół od pierwszej minuty dążył do strzelenia bramki, do wygrania tego meczu. Akurat mieliśmy wczoraj trening po południu, widzieliśmy, jak ludzie stoją w kolejce, kupują bilety i powiedzieliśmy sobie, że musimy ten mecz wygrać, tak każdy czy poprzedni, czy następny, który będziemy grali, ale ten w szczególności, wiadomo, można być takie małe derby między Radomiem a Lublinem i te nerwy mój zespół wygrał, z czego się bardzo, bardzo cieszę i mam nadzieję, że po takim maratonie, że w ciągu tygodnia zagraliśmy 3 mecze, teraz przyjdzie czas na odpoczynek, na regenerację i w następnych meczach też pokażemy, że potrafimy grać w piłkę nie tylko u siebie, ale też przede wszystkim na wyjazdach, bo w końcu musimy też punkty przywieźć z wyjazdu. I tutaj, tak jak powiedziałem, duże uznania dla zawodników, bo tak jak powiedziałem, przez 90 minut herowali na boisku i wszerz i wzdłuż. Przede wszystkim z tego, że w końcu strzeliliśmy więcej niż jedną bramkę, czy to po stałym fragmencie gry, czy to z akcji, i widać było, że tak jak powiedziałem, że coś w tym meczu nam wychodziło, ale nie tylko przez szczęście, tylko przez to, że chłopacy naprawdę zagrali dobry mecz. Dziękuję bardzo.